to, co musicie o mnie wiedzieć, żeby nie marnować czasu, to tylko to, że jestem badaczem i właścicielem agencji UX-owej. I to, co nam się przyda, to, że ponad połowę życia jestem związany z mapami. I o tym trochę będziemy dzisiaj mówić, czyli zabiorę was w podróż po różnych zakątkach i różnych mapach. I ta tutaj ładna graficzka może sugerować wam, że ta podróż będzie piękna. Otóż nie, bo historia, którą na stacji wam opowiedzieć, zaczyna się w miejscu, gdzie nawet Frodo by się bał iść, czyli w Ejchrowie. I ja wiem, że to jest ten moment, kiedy połowa z was chce wyjść, a druga połowa zastanawia się, czemu alkohol jest dopiero później, ale spokojnie, mogło być gorzej, zawsze mogliście tam mieszkać. Niemniej, serio, zaczyna się w Ejchrowie w 2017 roku, 11 listopada, na INO. INO to jest skrót od impreza na orientację. I ci, którzy nie wiedzą, co to jest, to dostajecie mapę, często właśnie jakiegoś tam lasu, zdarza się też jakiegoś miasta i macie określony czas, czyli deadline, w którym macie przejść całą trasę i cele, do których musicie dotrzeć i je spisać odpowiednią kredką, odpowiedni znak. Po drodze są inne cele, jeżeli je spiszecie, one są mylne, są odejmowane wam punkty. Czyli trochę jak w produkcie, liczy się, żebyście zdążyli w deadline'ie i zrobili to jak najlepiej. I my też postanowiliśmy z moim przyjacielem Sławkiem gdzieś iść na taką imprezę na orientację. Do nas dołączyły dwie dziewczyny, które no, gdzieś nie do końca chciały same chodzić po lesie wieczorem, więc wyruszyliśmy. Ekipy są gdzieś tam co 10 minut wypuszczane. Niemniej zdarzyło się, że idąc już lasem, widzieliśmy, jak jedna ekipa idzie w prawo. No okej, dobra. My dochodzimy do tego momentu i naturalnie ja razem z dziewczynami chcę iść w prawo, a Sławek mówi, idziemy prosto. Ja tak mówię, Sławku, nie wiem, jak ci to powiedzieć, ale przed nami są drzewa. I nie jest to zaskakujące w lesie, ale też są krzaki. I przede wszystkim to, co chcę ci powiedzieć, to, że nie ma tu przejścia. Sławek patrzy na mapę, mówi, nie, jakby mapa pokazuje, że tu jest droga. No to chwytam tą mapę, patrzę, mówię, no rzeczywiście, no to idziemy. Dziewczyny się jeszcze wtedy śmiały, bo myślały, że to jest żart. Okazało się, że nie, przestały się śmiać, kiedy czołgaliśmy się pod krzakami. I z tej historii małej możemy wynieść kilka wniosków. Przede wszystkim, że mapy są przydatne. Drugie, że zespół bez odpowiedniego lidera nie poradzi sobie nawet z najlepszą mapą. Każdy zespół miał tę samą mapę, a tylko my dotarliśmy do tego ostatecznego punktu i przez to wygraliśmy. Widoczne od razu ścieżki nie zawsze są najlepsze, a często nawet błędne. Wszystkie zespoły szły w prawo, my podążaliśmy za mapą i jakoś się udało. No, w zespole zdarzają się ludzie, którzy nie będą przychylni temu, aby iść tak, jak wy sobie to wyobrażacie. Czyli są osoby, które no, będą zapierały się nogami, że przez te chaszcze to no, nie do końca w ich klimacie. No i że Wejchrowo tak bardzo przyciąga ludzi, że ścieżki w lasach są zarośnięte na amen. Niemniej skupmy się na tych czterech pierwszych, bo okazuje się, że nie tylko w lasach takie mapy mogą odzwierciedlać te cztery punkty. W produkcie bowiem jest coś takiego jak Customer Journey Map. I jeżeli wpiszecie to sobie w Google'a i klikniecie ten piękny przycisk tam grafika, to możecie zobaczyć na przykład to, czyli no pozioma mapa, szaro, buro i ponuro, no ale są jakieś tam urządzenia, jakieś schematy, przejścia, opportunities. No generalnie wygląda to w miarę ok. Jak jednak spojrzycie na inne grafiki, to się okazuje, że gdzieś tam może być to okrągłe, gdzieś, no tutaj jest niby na przykładzie Lego, ale jak się w to zagłębiałem, to bynajmniej nie wygląda, jakby to oni to robili. W środku jakaś persona, czyli odpowiadamy na potrzeby konkretnej grupy, czyli no chyba ma to jakieś ręce i nogi. Gdzie nie, gdzie jeszcze kolorowo
Tutaj to w ogóle, to wygląda ładnie, ale jak zaczęlibyście to analizować, to wyjdzie, że to w sumie nie ma żadnego sensu. Więc w skrócie możemy dojść do wniosku, że nie ma jednego schematu. Jest tak, że chciałoby się, żebyśmy mieli jedną templatkę, ją uzupełniamy i to po prostu działa, ale nie. Każdy produkt może potrzebować trochę innej formy. Najważniejsze jest to, aby to działało. Więc pierwsze pytanie, jakie musimy sobie zadać, to jak ją stworzyć? I odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, bo wystarczy, że macie podstawy wiedzy kognitywistycznej. Jednakże, jeżeli całkiem czystym przypadkiem nie studiowaliście kognitywistyki, która jest wykładana tylko w kilku uczelniach w Polsce, no to pocieszę was, że można się oprzeć o taki model, który pewnie każdy z was widział, chociaż raz w życiu. Nie jest idealny, ale przynajmniej jest, czyli lejek sprzedażowy. I odbiegając od tego, że są już lepsze modele do przedstawienia, jak działa ta struktura, to chciałem, żebyśmy zapamiętali to, że zaczynamy od jakiegoś etapu świadomości, czyli gdzieś, gdzie uwalniają nam się te potrzeby, to myślenie, że ten produkt to w sumie może mieć sens dla mnie i przechodzę przez zainteresowanie, pożądanie, pokupno, aż po lojalność i retencję, czyli najlepiej, żeby ci klienci z nami zostali, a w ogóle jak do nas będą wracać jeszcze ze znajomymi, to już super bajka. To jest dobry krok, żeby zrobić jakiś pierwszy zarys do scenariusza badawczego, który później będzie nam tworzył właśnie Customer Journey Mapę. Ja jako, że jestem badaczem, to stwierdziłem, że chcę zrobić to na jakimś case'ie. Niekoniecznie zakładam, że korzystacie tutaj z jakichś ATS-ów, CRM-ów i tak dalej, więc stwierdziłem, że chcę skorzystać z czegoś, co będziecie kojarzyć. Więc pytałem znajomych po prostu na Facebooku, ej, co jest takiego, z czego teraz korzystacie i nie wyobrażacie sobie bez tego życia, ale kiedyś to się zastanawialiście, czy w sumie to nie jest przepalenie hajsu. No i odpowiedzi były bardzo różne i bardzo kuszące. Ale stwierdziłem, że ostatecznie o tym może po prelekcji. I zostały takie trzy moje topki. Psychoterapia, zmywarka do naczyń i gamingowe krzesło do pracy. To jest bardzo dziwne połączenie, najdziwniejsze połączenie, jakie w życiu widziałem, żeby łączyć psychoterapię z gamingowym krzesłem, ale za wszystkimi tutaj staję murem i ostatecznie stwierdziłem, że jednak najlżejszym tematem będzie to krzesło. I kto z was kiedyś kupił właśnie jakieś krzesło, siedzisko do pracy? Ręka w górę. Sporo, naprawdę sporo. I od czego zaczyna się taki zakup? Researchu? Też? A coś jeszcze wcześniej? Tak, dokładnie. Czyli zaczyna się od tego, że budzicie się pewnego dnia i coś was tu uwiera i mówicie, źle spałem. Mijają jednak tygodnie lub miesiące, zaczyna też tutaj trochę w karku, następnie wzdłuż krzyża i stwierdzacie, że no chyba ten materac to jednak musicie wymienić. Więc w skrócie zawiesiło się. Więc tak, dokładnie, zaczyna się od tego, że coś nas tam boli i na Customer Journey Mapie byłoby to uświadomienie potrzeby i tutaj odczuwanie bólu na początku w lędźwiach. I to jest taki całkiem przyjemny produkt, to znaczy ta potrzeba nam sama się tu uwalnia, znaczy niekoniecznie w przyjemny sposób, ale jeżeli sprzedajemy krzesła, to całkiem jest to dla nas dobra wiadomość. I to, co mówiliście, czyli szukamy sposobu na poradzenie sobie z bólem, czyli no zastanawiamy się, czy to ten materac do spania, czy jednak krzesło, czy może po prostu leki, czy cokolwiek innego i dobieramy to do naszego budżetu i możliwości, czyli wiadomo, jak codziennie będziemy się rozciągać, mamy jeszcze styczeń, więc może jeszcze z siłowni nie zrezygnowaliście,
No to przestanie nas boleć. No ja jakby jestem realistą, więc skupiłem się na krześle. Więc zaczynamy zdobywać wiedzę o tych różnych siedziskach. No bo okazuje się, że tych siedzisk umie być nawet kilka. No bo mamy jakieś krzesła gamingowe, o czym był nawet komentarz, więc one są ładne, są miękkie i w ogóle. Są jakieś takie z siateczkami, czyli często nazywane właśnie krzesłami ergonomicznymi, a jak zaczniemy czytać, to w ogóle jeszcze jakieś piłki z podstawówki się znajdą, klęczniki i inne takie. Więc czytamy, zdobywamy wiedzę, ostatecznie stwierdzamy, że dobra, no to to krzesło chyba będzie ok. Więc co robimy? Zaczynamy szukać, które będzie najlepsze, no bo budżet ustaliliśmy, więc wpisujemy różne frazy dziwne, typu krzesło ergonomiczne do 1000 zł ranking. No, to nie jest jakby najdziwniejszy sposób na szukanie. Patrzymy, co nam się wyświetla, tutaj jakiś ranking. Mamy na pierwszym miejscu jakiś tam, nie wiem, Grospol Coco. Nie wiem, co to znaczy, ale jest to model krzesła. Więc skoro mamy ten model, no to wypadałoby poczytać o nim więcej. No nie zaufamy pierwszemu, lepszemu rankingowi. Warto, żeby jakiś najlepiej ekspert powiedział nam tak, że to jest krzesło roku, no nie, a w ogóle krzesło życia i krzesło kręgosłupa, więc szukamy na YouTubie. No i rzeczywiście wpisujemy sobie ten model na YouTuba i okazuje się, że jest jakiś poradnik. Ciekawostka, ta firma, która pierwsza się wyświetla tutaj, to jest też firma, która zrobiła ten ranking, więc ktoś tutaj odrobił rzeczywiście pracę domową ze ścieżki klienta. No i słuchamy go, on oczywiście mówi, że to jest fajne. Coś tam nam jednak styka, że kurczę, może ktoś jednak mu zapłacił za to, czy z tym przypadkiem. Więc fajnie byłoby sobie w sumie usiąść na tym. Poczuć się jak taki, wiecie, król biura. Więc szukamy miejsca, gdzie możemy przetestować nasze plecy na tym krześle. No różnie z tym bywa. Powiedzmy, że znaleźliśmy, udało się. Stwierdzamy, dobra, to jest ten model, to jest ta chwila, chcę go kupić, więc zaczynamy szukać. Dopiero teraz zaczynamy szukać, gdzie go kupimy. No i wpisujemy znowu wyszukiwarkę, gdzieś tam jakiś model, patrzymy, otwieramy oczywiście, jeżeli robimy to na desktopie, to w wielu zakładkach te nasze wyszukiwania, te formy wyszukiwań. I tutaj zarówno będziemy mieli strony producentów, jakichś sklepów, pośredników, Ceneo, marketplace'y typu Allegro, będziemy szukać. Niekoniecznie po cenie, tu istotne będą też inne rzeczy, dlatego warto to zbadać, co jest istotne dla naszych klientów, czy opinie, czy jakieś recenzje w środku, czy jeszcze coś innego. W jakiś sposób trafimy w końcu na product page. Czyli nie na stronę główną, nie na listing, tylko z Google'a przejdziemy do modelu, czyli do product page'a. Jeżeli wiemy teraz, w tym momencie, czego nasi użytkownicy chcą dowiedzieć się o nas, o sklepie, na tym etapie, nie na innych zakładkach, nie na stronie głównej, czy na banerze na starcie, tylko w tym momencie, to znowu zwiększamy szansę, że ta konwersja się zwiększy, że on dokona zakupu u nas, a nie na przykład na Allegro. No ale powiedzmy, że udało się, przekonaliśmy go, finalizuje ten zakup, wybiera metodę płatności, wybiera gdzieś tam metodę dostawy, opłacił to, zostaje nam czekanie na kuriera i rozpakowanie. To też są ważne elementy na ścieżce, na tej mapie. Czyli przyszło do nas krzesło, ale nie wiem, czy macie świadomość, ale to krzesło od razu nie stoi. To często jest bardziej jak IKEA, no nie? Czyli trzeba je złożyć i warto wiedzieć, czy nasi klienci sobie z tym radzą. Ja na przykład miałem duży problem ze złożeniem krzesła, bo trzeba było tam taką rzecz nadłamać. Ja się bałem, że na start rozwalę krzesło, więc potrzebowałem jakiegoś tutorialu, który mi powie, że tak, albo chociaż napisać, tak, uderz w to młotkiem, no nie? I rzeczywiście warto to wiedzieć, warto znowu odpowiadać na te potrzeby, żeby zrobić tą lojalizację i sprawić, że nasi klienci później będą mówić komuś z bólem pleców, ej, tamto masz od A do Z zadbaną, nie? Oni nawet ci pomogą złożyć to krzesło. No i oczywiście, dobra, zużyliśmy to krzesło, więc każdy z nas ma za sobą nie jeden kurs BHP. Z kątomierzem wszystko ustawiamy, no bo jakżeby inaczej, mamy teraz krzesło, które
sprawi, że będziemy zdrowi jak nigdy. No i tak siedzimy oczywiście wyprostowani, super pięknie, aż po tygodniu skończymy i tak jak ta krewetka, która się tam zwija na krześle. To jest absolutnie moje zdjęcie pracy na co dzień. Ale wracając do samej mapy, wróćmy do początku, czyli mamy spotkanie, szukanie sposobu na poradzenie sobie z bólem. No, same kroki to jest jedno. Warto jednak gdzieś spojrzeć na aktywności, czyli co nasz użytkownik, co nasz klient robi, co my potencjalnie moglibyśmy wykorzystać. Na przykład pyta właśnie znajomych, jak poradzili sobie z bólem pleców. Czyli tutaj mamy znowu zatoczenie koła, czyli jeżeli zadbaliśmy tego klienta, on może nas polecić na samym początku. Szukanie poradników na YouTubie, wpisywanie w Google fraz, tutaj możemy podać konkretne frazy, jeżeli zrobimy badania odpowiednie, to uzyskamy frazy, które pomogą nam trochę wypozycjonować stronę na pierwszym etapie ścieżki, czyli jeszcze dawno przed tym, kiedy on intencjonalnie wszedł na naszą stronę. Za tymi aktywnościami oczywiście gdzieś kryją się potrzeby, czyli że przede wszystkim no, chcemy w tym momencie poradzić sobie z bólem, ale chcemy też szybko, no i nie tak, żebyśmy zbankrutowali, no bo możemy codziennie chodzić do fizjoterapeuty, no ale niekoniecznie nas na to będzie stać. Jednak jeżeli będziemy wiedzieć, jakie są te potrzeby oraz jakie są też bóle czy bolączki, to na każdym z tych etapów możemy już walczyć z tym, obalać te objekcje i tym samym przekonywać, żeby ten klient został z nami. Mamy też punkty styku. Punkty styku są spoko, dlatego że wiemy, no, gdzie nasz zespół, nie tylko produktowy, ale właśnie marketingowy, czy też inni właściciele produktu, product ownerzy, mogą spotkać użytkownika z naszą marką, z naszym produktem. Inaczej te punkty styku oczywiście będą wyglądać już na samej stronie czy aplikacji, a inaczej w tej kwestii, kiedy teoretycznie nie powinniśmy go dotykać, ale możemy. No i emocje. Tu są emotki, 5 emotek. Dla mnie osobiście i dla zespołów produktowych, z którymi pracuję, to jest skala od minus 2 do plus 2. Czyli pokazuje, jak użytkownik czuje się w danym momencie ze swoją sytuacją lub z naszym produktem. Dzięki czemu ostatecznie mamy taką sinusoidę, albo parabolę, która pokazuje nam, w których momentach musimy zadbać o tego użytkownika, a jeżeli gdzieś on nas tak kocha, to które momenty wykorzystać, aby wzmocnić te odczucia, żeby on rzeczywiście zostawał z nami, żeby on polecał nas. No i kilka wniosków. Mapy mogą być przydatne nie tylko w lesie. Customer Journey Map wskazuje nam całość drogi, zarówno doświadczenia online, jak i offline. Czyli nie skupiajmy się na tym wycinku, kiedy pracuję z firmami. To z całej Customer Journey Mapy zdarzają się produkty, gdzie 20% to jest ich produkt. A oni muszą zaopiekować się przed i po, żeby tych klientów cały czas donosić i utrzymać. Customer Journey Mapa pokazuje nam, które miejsca w całym procesie wymagają usprawnienia, dzięki czemu optymalizujemy budżet, nie przepalamy go. Widzimy, gdzie są te problemy, wiemy, gdzie możemy wprowadzić innowacje, nowe produkty, żeby też stworzyć, gdzieś zaopiekować się tymi etapami, na które teoretycznie w tym momencie nie mamy wpływu. Customer Journey Map to mapa od strony klienta, ale służy wszystkim w organizacji. Służy zarówno produktowcom, marketingowcom, jak i właścicielom produktu. No i potrzeby i emocje się zmieniają na przestrzeni tej mapy, a Customer Journey Map to jest taki artefakt, który umieszcza to nam w jednym pliku, w jednej mapie, jak sama nazwa wskazuje, więc nawet jeżeli mam dużą korporację, to warto jest mieć jedną główną Customer Journey Map i gdzieś tam nawet te teamy mogą pracować na poszczególnych wycinkach, co zresztą się robi. Zdarzają się oczywiście też firmy duże, które mają kilka map, wciąż jednak pracują nad tymi mapami. Kiedy sobie myślę o tym, co daje nam ta Customer Journey Mapa w organizacji, to sobie przypominam historię tego gościa.
go możecie kojarzyć niekoniecznie z Dynamitem, ale z jego nazwiskiem i z bardzo prestiżową nagrodą, czyli z Noblem. Powiem, to właśnie jest Alfred Nobel, a przynajmniej tak sztuczna inteligencja go widzi. I kiedy mamy tą mapę, to widzimy potrzeby, widzimy bolączki i to od nas będzie zależało, jak to wykorzystamy. Alfred stworzył Dynamit. On stworzył go po to, przynajmniej według tych dobrych historii, żeby pomóc górnikom. On wiedział, jak ciężką pracę wykonują, że często umierają i umierali wtedy jeszcze częściej w tych kopalniach, więc stwierdził, że warto byłoby stworzyć coś, co im pomoże. Jakieś narzędzie. No i stworzył. I to od użytkowników, od nas, od ludzi, zależało to, jak to wykorzystamy, a to, że my zaczęliśmy się obrzucać tym dynamitem, tworzyć ładunki wybuchowe i się nim zabijać, to już nie do końca była wina Alfreda. I kiedy myślę właśnie o Customer Journey Mapie, to myślę o narzędziu, które mówi nam, jak dotrzeć do serc i portfeli naszych klientów, ale przede wszystkim o tym, że to od nas zależy, czy wykorzystamy to do pomocy naszym klientom, czy do zysku, nie patrząc na skutki. I to wszystko, jeżeli macie jakieś pytania o Customer Journey Mapę lub chcecie to stworzyć w swoim produkcie, to śmiało. Ja nie jestem z niebezpiecznika, więc możecie śmiało klikać ten kod QR, to jest tylko kod do LinkedIna. Ode mnie to wszystko, bardzo dziękuję. Dziękuję. Dobrze, pytanka, czy są? Cześć, dzięki za inspirującą prezentację. Jedno pytanie, jakie narzędzia polecasz do tworzenia map? W przypadku dużych, rozbudowanych map, na przykład na trzy kanały, osobna dla online, osobna dla sieci stacjonarnej, coś sprawdzało w twoim przypadku? Ja jestem zwolennikiem Miro, ja wiem, że zaraz ktoś może mnie obrzucić, bo jest zwolennikiem Murala, ale nawet przy bardzo dużych organizacjach, które mają odbiegające od siebie produkty, i tak ostatecznie tworzyliśmy na Miro. Dlaczego? Dlatego, że ta wersja, którą ja pokazałem, ja ją stworzyłem na podstawie właśnie produktów, na podstawie artefaktów, które robiłem w ostatnich czasie z klientami, i ona pozwala bardzo szybko edytować tę ścieżkę, więc jeżeli zespół wpadnie na jakiś pomysł, wpadnie na innowację, stworzymy ją, to zmiana w tej Customer Journey Mapie, to są groszowe sprawy. I ja wiem, że przy dużych produktach niekoniecznie się o tym myśli, ale ja zawsze uważam, że warto, więc w takim momencie wystarczy, że robimy badania na danym wycinku i ulepszamy tę mapę. Ja gdzieś tam stworzyłem taki sobie formatkę, która właśnie pozwala przesuwać, dowolnie usuwać te mapy, więc ja jestem zwolennikiem Miro. Jeżeli ktoś chce wizualnie tak pięknie, jak tam, nie wiem, było Lego i tak dalej, to można sobie powiesić na ścianie, ale najważniejsze jest, żeby działało, więc jednak dla mnie Miro jest najlepszym rozwiązaniem. Dziękujemy. Może kolejne pytanko? Może tam z tyłu ktoś chce zadać pytanie? Ja się przejdę, ruch to zrobię. Jesteśmy przed pizzą i piwem. Dajcie mu się przejść. Dobrze, nie widzę. A, proszę. Ja mam pytanie, czy robiąc tą mapę, tworząc w ogóle jakiekolwiek mapy, widzisz jakieś takie największe zagrożenia lub błędy, które można potencjalnie popełnić przy tworzeniu takich map? Takim podstawowym błędem będzie podstawowy błąd przy badaniach w ogóle, czyli kiedy tworzymy ten schemat, czyli gdzieś ten framework, nazwijmy to, dochodzi do badań i my z tymi badaniami się nie zgadzamy, ale to jest już walka właśnie UX researcherów z przekonaniami produktowców czy właścicieli produktu, którzy gdzieś tam zbyt wierzą w to, co wymyślili.
Co jeszcze? Wszelkie błędy poznawcze przy tworzeniu takiej Customer Journey Mapy, czyli znowu to gdzieś obracamy się też wokół tematu badawczego, ale no przy projektowaniu, zwłaszcza takiego artefaktu, też znowu warto poznać te błędy poznawcze, ich jest sporo, więc warto chociaż je przeczytać, żeby wiedzieć mniej więcej jakie są i mieć tę świadomość, że oj, tutaj no chcę coś zrobić nie do końca tak, jak było w badaniach, było w raporcie, było we wnioskach, tylko gdzieś no jest tutaj jakiś błąd poznawczy. Więc to jest na pewno ta rzecz i moim zdaniem mimo wszystko, czyli odniosę się do pierwszego pytania, błędem jest robienie tego artefaktu tak ładnie ostatecznie, czyli że zrobimy to jako piękną grafikę i nie mamy możliwości edytowania. Ja też się z tym spotykałem właśnie w organizacjach, że dochodził do mnie projekt, że trzeba to zrobić, no bo już 3 razy zamawiali to, no ale produkt się trochę zmienił, więc w sumie to trzeba oddawać, bo nie mają plików źródłowych i tym podobnych. No i z jednej strony, no to jest napędzanie sobie klientów, no nie, no bo muszą znowu od nowa zapłacić za całość, no ale nie powinniśmy tak robić, więc lepiej jednak myśleć o tym przyszłościowo, że ja nie wiem, kiedy ten produkt się zmieni. Może to będzie za 3 miesiące, a może za 2 lata, ale no jeżeli teraz pomyślę o tym, że warto, żeby go edytować, mieć w tej wersji edytowalnej łatwo, to nawet jeżeli zmienię zespół, nawet jeżeli zmienię agencję, z którą będę pracował, to zmniejszę koszty później optymalizacji tego. Po drugie, łatwiej jest optymalizować. Możemy cały czas ją optymalizować, a kiedy mamy to jako stały plik graficzny, no to nikomu się nie chce, no bo to jest zbyt kosztowne. Dzięki wielkie. Ej, mam jeszcze jedno pytanko z czatu, pozwólcie, że je przeczytam. Skąd bierzesz kanwę na warsztaty takie jak Customer Journey Map? Jak przeprowadzasz warsztaty, aby uzyskać merytoryczny wsad, by potem na nim budować produkt? Znaczy, ja przechodzę przez proces projektowy, można by rzec. Nie wiem, czy to już jest zboczenie zawodowe, ale ważne, że działa. Czyli właściwie to pokazałem teraz, czyli patrzę, jakie są artefakty stworzone gdzieś we wszechświecie, to zestawiam z potrzebami produktu, z potrzebami interesariuszy, do tego dorzucam jeszcze moją wiedzę, no i na podstawie tego tworzę nowy framework. Dlatego no te Customer Journey Mapy, które też na przykład ja tworzę, nie zawsze są takie same jeden do jednego. Zawsze trzeba gdzieś tam dać ten filtr organizacji, że może ona potrzebuje czegoś innego, może jakieś tam storyboardy jeszcze trzeba dodać, więc przede wszystkim komunikacja, czyli o tym, co też Marta mówiła, komunikacja jest najważniejsza i na podstawie tego dopiero adaptujemy to, co zostało kiedyś wytworzone, do tego, aby działało w produkcie. Najgorsze, co możemy zrobić, to wziąć jakiegoś PDF-a i po prostu go uzupełnić. Okej, dziękuję. O, jeszcze jest jedna. Jednak dbacie o moje zdrowie i pozwolicie mi się przejść. Hej, ja chciałam dopytać o tworzenie takiej mapy. Czy to powinien być obowiązek tak właściwie spoczywający na całym zespole, czy jednak na tym jednym UX-ie? A jeśli to jest, będzie tylko jedna osoba, czyli ten UX, który na przykład przeprowadza sam wywiady, no to jak nie wpaść w confirmation bias? Generalnie jest tak, że im większą ilość interesariuszy, oczywiście to też z głową nie angażujmy 1000 osób, zaangażujesz w tworzenie czegoś, tym więcej pozyskasz ambasadorów i tym łatwiej będzie ci to przepchnąć w organizacji i wprowadzić do firmy, żeby to nie był po prostu projekt do szuflady ostatecznie. Więc ja jestem zwolennikiem tego, żeby tworzyć to razem z zespołem. Na podstawie tutaj na przykład startupu, który tworzyłem też od zera, to ja oczywiście prowadziłem badania głównie, powiedzmy 3/4. W te badania już angażowałem też innych interesariuszy, w tym właścicieli produktu, przeszkoliłem ich i zaangażowałem w wprowadzenie sesji, żeby też mieli poczucie sprawczości. Ja to przeanalizowałem
i na poszczególnych etapach ścieżki, no bo widzieliśmy, że one są czasem bardzo odbiegające od siebie, angażowałem różnych interesariuszy, czyli po co miałem na przykład deweloperów angażować na etapie tego bolącego kręgosłupa, ale za to marketingowców jak najbardziej. Więc brałem w tym wypadku Julię, która była dyrektorem marketingu. Mówię, Julia, słuchaj, jakby tutaj musimy nad tym pokminić, jak dotrzeć, te punkty styku ogarnąć, jak sprawić, żeby tę wiedzę, którą zdobyliśmy, wykorzystać. Następnie znowu ten etap ze stroną, no to już właśnie deweloperzy, UX-owcy. Więc na każdym etapie musimy się zastanawiać, kogo możemy wykorzystać. No plus jeszcze te etapy tworzenia innowacji, czyli no możemy gdzieś na podstawie tworzyć, na początku stworzyć jakiś artefakt nowy, który będzie odpowiadał na potrzeby, no to wtedy wiadomo, to jest osobny projekt i angażujemy wszystkich, tak jak przy każdym innym produkcie. Ale tutaj, tworząc Customer Journey Map, ja polecam angażować interesariuszy, ale żeby nie przepalać znowu czasu zespołu całego, to różnych, na różnych etapach. Usatysfakcjonowana odpowiedź? Super. Dziękuję ślicznie. Jeszcze jakieś pytanko? Jeszcze, dobrze, to pozwolimy sobie na ostatnie. Krzysiek jeszcze dobrze. Będzie tutaj, więc będziemy go mogli łapać. Cześć. Mam pytanie odnośnie takich map do świeżych produktów. Gdy powstaje dopiero świeża ścieżka dla całkowicie nowej na przykład aplikacji, jeśli chcemy ją zweryfikować, czy twoim zdaniem dobrym pomysłem jest ją dać na warsztat na przykład do grupy fokusowej, docelowych użytkowników i ją też tam zweryfikować, pokazać im tą ścieżkę i zapytać się ich o opinię? Nie do końca tak podchodzimy do projektowania Customer Journey Map, czyli to nie userzy ostatecznie sprawdzają nam to, co stworzyliśmy. Oczywiście na podstawie badań i tutaj no znowu, czy grupy fokusowe, czy to będą testy użyteczności, czy IDI-e, czy dzienniczki, które w ogóle są fenomenem przy Customer Journey Mapie, to już wbiegamy stricte na tematy badawcze, a nie projektowe. Więc metody musimy dobierać do celów, które chcemy osiągnąć. W tym wypadku tworzymy badania, ja polecam zrobić jakiś taki framework, tak jak gdzieś pokazywałem i na podstawie tego stworzyć scenariusze, pomyśleć, która metoda badawcza odpowie mi na etapie tym pierwszym, który na etapie gdzieś tam poszukiwania i porównywania, która na etapie na przykład dostarczenia tej fizycznej paczki. I na podstawie tego uzupełniamy tą mapę i tworzymy, czyli przy świeżym produkcie, tak jak mówiłem na przykładzie startupu, wiadomo jak jest z budżetami, więc po prostu priorytetyzacja. Myślimy, ok, na tym etapie skupiamy się na naszym produkcie i tutaj na przykład robimy testy użyteczności, sprawdzamy jak oni klikają po stronie, dlaczego podejmuje dane decyzje, analizujemy. Ale no, nie sprawdzamy później z tego z userami. W sensie nie jest tak, że tworzymy Customer Journey Map i dajemy im na stół i mówimy, ej, weź mi powiedz, czy ja to dobrze zrobiłem. No bo to raczej nie zadziała. Dzięki. Okej, jeszcze jedno pytanko z czatu. Okay. Ostatnie, obiecuję już. Jakie produkty w ostatnim czasie zgłosiły się od tworzenia Customer Journey Map? Rozumiem, że do ciebie, czy możesz podać jakieś przykłady? W zeszłym tygodniu chociażby jest to platforma z ofertami pracy i tam będziemy sprawdzać pewne systemy wykorzystywane przez rekruterów, nie mogę za dużo zdradzić. Prędzej, kilka miesięcy temu program wtyczka do przeglądarki, która służy do jakichś tam darowizn. Jeszcze szybciej, czyli powiedzmy te trzy ostatnie, no to księgarnia internetowa, co było bardzo ciekawe, bo też okazało się, że właśnie to był jeden z tych produktów, gdzie ich produkt, ich księgarnia była świetnie zoptymalizowana, mieli dobrze zaprojektowaną stronę, ale ona była tylko tam właśnie jakimiś 20%, więc trzeba było dobrze zbadać to, co jest przed i po, żeby tym się zająć i żeby przebić konkurencję. Więc no bardzo zróżnicowane tematy,
I to właśnie trzy ostatnie projekty z Customer Journey Map. Super, dziękuję ślicznie. Krzysztof Witak. Dzięki.